Sponsorem programu jest klinika Derma Art. Być kobietą, mam przyjemność gościć fantastyczną dziewczynę, piękną, wysportowaną, Małgosię Hołub. Popularność chłopani zdobyła dzięki Igrzyskom Olimpijskim. No, tą największą na pewno tak, ale już wcześniej były te mniejsze, może nie tak wielkie sukcesy, ale dla mnie osobiście duże sukcesy, jak na przykład wicemistrzostwo świata w marcu. To jest skromna dziewczyna, no może niewielkie, ale dla mnie wielkie. Oczywiście, że wielkie i fantastyczne. Jest satysfakcja po Igrzyskach Olimpijskich, czy taki lekki niedosyt? Dla mnie jest to ogromna satysfakcja. Siódme miejsce dla mnie jest ogromnym wyróżnieniem i wielkim sukcesem. No niektórzy może twierdzą, że siódme miejsce to na pewno nie medalowe i do medalu jeszcze troszkę, ale ja naprawdę dużo pracowałam na ten sukces i bardzo się cieszę, że to siódme miejsce udało nam się wywalczyć. Ci, którzy nie doceniają siódmego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, to chyba nie wiedzą, co znaczy uzyskać eliminację na Igrzyskach, które nie są wcale takie łatwe. No tak, bardzo długo walczyłam w ogóle o samą kwalifikację na Igrzyska i bardzo dużo problemu mi to sprawiło. Na początku wydawało mi się, że to jest łatwe do osiągnięcia z tego względu, że w zeszłym roku już taki wynik, który dawałby mi kwalifikację, uzyskałam. Ale na początku tego sezonu przekonałam się, że nie było jednak tak łatwo. Walczyłam 3 miesiące ponad na wielu zawodach, żeby uzyskać. No i w końcu na Mistrzostwach Polski udało się uzyskać tą kwalifikację, z której byłam naprawdę bardzo, bardzo dumna. No tak, ale Małgosię Hołub właśnie znamy od tej strony sportowej. Znamy trochę mniej od tej strony kobiecej. Domyślam się, że lubi Pani tak samo jak my wszystkie kobiety i sukienki, i makijaż, i torebki, i buty. Zdecydowanie bardzo lubię. Właśnie mój trener mówi, że jestem od butów i torebek uzależniona niestety. Prawdziwa kobieta. Zwróciłam też uwagę, że na kilku zdjęciach czy też na wywiadach ma Pani delikatny makijaż, czyli dba też Pani o tą stronę kobiecą. Tak, raczej makijaż mam zazwyczaj delikatny, nie przypadam za takim mocniejszym makijażem i zazwyczaj staram się tak lekko podkreślać swoją urodę. A coś jeszcze, jakaś specjalna dieta ze względu na urodę i też na sport? Akurat samej diety do końca nie mam takiej rygorystycznej żadnej. Staram się po prostu jeść zdrowo, chociaż no, jak każdemu nie zawsze mi się to po prostu udaje. Czyli nie dajmy się zwariować. Dokładnie. No dobrze, ale co tak piękna kobieta robi w takim miejscu jak Derma Art? No niestety wiele wyjazdów mam i przez to moja skóra nie jest w zbyt dobrej kondycji. Dużo słońca, treningi na świeżym powietrzu, często w mrozie. Także no to niestety nie działa dobrze na moją skórę, dlatego jak zobaczyłam, że pojawiła się taka nowa klinika w Koszalinie, no to przeczytałam jeszcze troszeczkę opinii najpierw na ten temat. Były pozytywne, dlatego postanowiłam, mówię, no spróbujmy, może coś, może jakoś mi pomogą, no i jak na razie jestem z tego bardzo zadowolona. Właśnie, tak jak Pani wspomniała, częste podróże, zmiany klimatu, ciągle życie na walizkach, zapewne też i duży stres przed startem nie wpływa dobrze na skórę. Więc mam nadzieję, że dzisiaj Pani Kamila zaproponuje fantastyczny zabieg i pomoże odzyskać tą witalność. Też mam taką nadzieję. Co Derma Art przygotowało do naszego specjalnego gościa? Dzisiaj zrobimy Pani Małgosi Hołub laserowe zamykanie naczynek, ponieważ od tego, że dużo trenuję, no niestety zmiana temperatur niekorzystnie wpływa na naszą cerę i powiększają się nam naczynia krwionośne, robi się rumień i niestety Pani Małgosia się od już jakiegoś czasu zmaga z tym problemem. Zgłosiła się do Państwa właśnie z racji otwartych naczynek? Znaczy się, Gosia zwróciła się do nas z tym, że ma bardzo problematyczną skórę, że jednak dosyć mocno pootwierane pory, jakieś zanieczyszczenia na skórze, że czasami bardzo duża suchość jest skóry, no ale przede wszystkim przy badaniu skóry wyszło, że jednak trzeba zacząć od naczynek, bo to okazał się największy problem u niej.
Pani Małgosia nie jest jedynym specjalnym gościem kliniki DermaArt. Nie. Mamy dosyć dużo pacjentów. Jesteśmy pół roku w sumie na rynku, ale staramy się rozwijać bardzo mocno. I od jakiegoś czasu weszliśmy w nowe współprace. Między innymi jest to Jarosław Biłas, chirurg. Zajmuje się u nas medycyną estetyczną. Specjalizuje się właśnie w niciach, w kwasie hialuronowym, w botoksie, ale również leczy wrastające paznokcie, jak i również wycina pieprzyki, znamiona, albo laserowo, albo skalpelem. No i tak najbardziej cieszy się dużą popularnością skleroterapia, czyli zamykanie naczynek na dolnych kończynach. I również dołączyła do naszego zespołu dietetyk kliniczny. No, na rynku koszalińskim bodajże jesteśmy jedyni z ofertą dietetyczną taką, ponieważ pani Renata Stemplewska, która się u nas tym zajmuje, dopasowuje dietę do schorzeń, czyli dla diety cukrzycowe, jakieś alergiczne, dla pań z Hashimoto, dla kobiet w ciąży, także no, dosyć mocno działamy i prężnie na rynku koszalińskim. Czyli klinika stara się działać holistycznie na pacjenta? Tak, nie idziemy w jednym kierunku, tylko staramy się jednak bardzo mocno rozbudowywać i w medycynie estetycznej, w kosmetologii, jak i również powiększać zespół o różnych specjalistów. Zatem teraz przejdziemy do zabiegu, którego głównym celem jest właśnie zamknięcie naczynek, jak mówiliśmy, i też porów. Nie, tutaj pani Patrycji zamkniemy tylko naczynka, ale tak jak już wyszło właśnie w badaniu wcześniej, Gosia ma bardzo mocno porozszerzane pory na czole i na policzkach i na nosie. Natomiast tak jak widzimy, jest po zmyciu makijażu dość czerwona na brodzie, na policzkach i nosie. I dzisiaj właśnie laserem medycznym Alma Harmony XL na końcówce DVL, która przenika od 500 do 600 nanometrów, jest to światło wąskopasmowe, jako jedyne, i wtedy przenika bardzo precyzyjnie w głąb skóry, rozpraszając hemoglobinę, i wtedy obkurcza nam się naczynie krwionośne. Ale naczynie krwionośne, które jest obkurczone, one może ponownie się rozszerzyć, czy już nie? Z naczynkami jest tak, że jak ktoś nie ma dobrej profilaktyki po zabiegu, to zawsze jest ryzyko, że może się pojawić. Natomiast może się pojawić nowe naczynie. Dlatego ważna jest profilaktyka po zabiegu, czyli unikanie właśnie zmian temperatur. Albo dobrze zabezpieczać skórę filtrami, kremami półtłustymi, czasami w okresie zimowym tłustymi, w okresie letnim nawilżającymi. Natomiast unikanie saun, solarium, nadmiernego opalania, pani Małgosiu. Przy tej dyscyplinie sportu niemożliwe. Tak, więc jak mamy to zachowane, nie jest takie duże ryzyko, żeby pojawiły się nowe naczynia. Chyba że pogrubimy warstwę naskórka innymi zabiegami. Ulala. No dobrze, to pani Małgosiu, to życzę powodzenia i miłego zabiegu. Sedno zabiegu zrobione. Tak, dokładnie. I teraz jak widzimy, pani Małgosia jest dość zaczerwieniona po zabiegu i to się zdarza dosyć często. Natomiast właśnie przy tym laserze medycznym jest tak, że dodatkowo jest chudzenie ustawiane po zabiegu. Ono zmniejsza właśnie profilaktykę po zabiegu, czyli nie puchniemy aż tak mocno po zabiegu. Zmniejszamy tutaj tendencję do tego. Również, żeby pacjent nie odczuwał takiego pieczenia, które właśnie pani Małgosia prawdopodobnie teraz odczuwa. Dosyć silne. I jak już można delikatnie dotknąć sobie końcóweczkę. Ojej. Jest tak, bardzo, bardzo zimna. I teraz zacznę schładzać panią Małgosię, żeby te wszystkie powikłania po zabiegu, które mogłyby wystąpić, żeby zniwelować. Pani Małgosiu, czuje pani? Czuję zdecydowana ulga. No ale to spowoduje, że nie będzie tego zaczerwienienia? Zniwelujemy to zaczerwienienie, żeby nie była tak skóra zaogniona. I zmniejszymy obrzęk, który może wystąpić na następny dzień, bo obrzęk czasami występuje od razu po zabiegu, ale najczęściej występuje po nocy, wtedy, kiedy jest termoregulacja ciała. Mhm.
Czyli teraz, gdyby Pani Małgosia potrzebowała wyjść na jakieś spotkanie, to mogłaby zrobić sobie taki delikatny makijaż i wyjść? No, po tych zabiegach niekoniecznie. Aha, nie polecamy. Niekoniecznie. Lepiej mieć dwa dni dla siebie po takim zabiegu. Czyli weekendowo. Jednak, tak. Zazwyczaj robimy te zabiegi czwartek, piątek, że jednak ten pacjent mógł sobie odpocząć w domu, bo jak już się pojawi nam delikatny obrzęk, no to niestety nie jesteśmy w stanie tego aż tak zakryć. Mhm. No, na rynku koszalińskim mamy jako jedyni taki laser, który od razu ma chłodzenie w głowicy. Mhm. Jaka procentowo jest skuteczność tego zabiegu? Skuteczność jest taka, że tak naprawdę duże takie naczynia, które są często poszerzane takim gołym, widocznym okiem, jesteśmy w stanie od razu przy pierwszym zabiegu usunąć. No, to znaczy się przy nosie i na policzkach takie pojedyncze, a czasami jest jak nawet pojedyncze takie duże naczynie, to od razu jest zamknięte. A ma znaczenie wiek pacjentki? To też, bo przy młodym wieku szybciej nam się regeneruje tkanka i często jest tak, że szybciej dochodzimy do siebie i szybciej zamknie nam się to naczynie. Natomiast przy wieku starszym jednak to jest tak, że albo te naczynia są już bardzo mocno rozszerzone, dlatego to się nigdy nie kończy na jednym zabiegu, tylko przy zamykaniu naczynek to jest od 1 do 3 zabiegów wykonywanych co 4-6 tygodnie. Nie częściej, ponieważ do 4 tygodni zamyka się te naczynia. Jesteśmy w stanie zamknąć wszystkie naczynka po 3-4 zabiegach? Tak. Pięknie. No. Jest szansa, że będziemy piękne i młode. Dodatkowe schłodzenie to coś takiego. Każda pacjentka dostaje taką torebeczkę. Tak, to są kompaki bardzo zimne i po naciśnięciu, jak Pani Patrycjo, wyczujemy taki... O, u mnie już poszło. A, u mnie też. Fajnie, jak to fajnie się chodzi. Tak. I to jest suchy lód, który właśnie teraz już zaczyna działać i pacjentka może sobie w domu przykładać. To ja zrobię. A, co? Także zawsze to jest dodatkowy komfort dla pacjenta po takim zabiegu. No to jest fajny bajer. To tak jak pojedziemy do gorącej Hiszpanii, by się to przydało. Tak, ale to często ludzie biorą na podróż. Przy złamaniach, przy tym, że jak się spalą na słońcu. Proszę, mam od razu jednak... lekarstwo na kontuzję. Zdecydowanie. Biorę całe bolę. Tutaj chciałabym też dodać, że nie każdy laser nadaje się do zamknięcia naczyń i warto przed pójściem do jakiegokolwiek gabinetu czy kliniki, warto sprawdzić, co to jest za laser i żeby był to laser medyczny. Czyli laser medyczny jest bezpieczny i skuteczny, tak. A inne może niekoniecznie, więc może rzeczywiście warto trafić do profesjonalnej kliniki czy też salonu kosmetycznego. To dziękuję Pani Małgosiu. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest klinika Derma Art.